Tak, nie mylicie się Państwo, to właśnie Józef Stalin i Franklin Delano Roosevelt rozmawiają przyjaźnie w Jałcie. Rozmawiają w Jałcie ponad 60 lat temu, a dzisiaj tutaj z Jałty przekazuję ostatnie wiadomości, co dzieje się w sprawie integracji Ukrainy z Unią Europejską. Zwołaliśmy tutaj konferencję już po raz czwarty, mówię my, ponieważ jestem w Międzynarodowej Radzie Dyrektorów organizacji, która nazywa się Yalta European Strategy. Wczoraj gwiazdą naszego spotkania był Bill Clinton, kanclerz Schröder, wraz z nimi Aleksander Kwaśniewski. Prezentowali swoje punkty widzenia, ale też mówiliśmy bardzo dużo o konkretach. Mówiliśmy o tym, czy jest realne wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej w roku 2020. Ta organizacja, którą reprezentuję, co roku prezentuje raport z integracji. Odpowiadamy na pytanie, czy przez rok Ukraina do tej daty przybliżyła się, czy ją podtrzymuje, czy oddala się od tej daty. Informacja z tego roku jest taka, że data została utrzymana, co wcale nie znaczy, że zamieszanie polityczne, które stało się czymś ciągłym na Ukrainie, pomaga temu krajowi. Nie, wręcz przeciwnie. Nowe wybory, choć to jest cena młodej demokracji, oznaczają kolejne zmarnowanie czasu i pewnie, jeśli do końca tego roku będziemy mieć nowy rząd na Ukrainie, to będzie dobrze, ale może być różnie. Także Jałta, która przez wiele lat, a dla nas do tej pory jest symbolem uzależnienia od Związku Radzieckiego, wysyła czasem też pozytywne sygnały. No ale czasy się zmieniają, my jesteśmy od tego, aby te sygnały wzmacniać. Kolejne raporty z miejsca wyjątkowego, chociażby ze względu na tło, które można przekazać, obiecuję już szybko. Dziękuję.